Dzień dobry, Monika Laskowska. Witam Państwa serdecznie w Zagadkowej Wyspie. Mam nadzieję, że już pora obiadowa za nami. Państwo siedzą wygodnie przed telewizorami, a ja jestem tu po to dziś, żeby porozdawać trochę kasy. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi. O co chodzi w pierwszej zagadce? Mamy tutaj pulę liter, z których musimy ułożyć słowo znajdujące się tutaj oto w tej czerwonej kopercie. Jeżeli komuś się uda, zgarnia stówkę. Prawda, że prosta zagadka? Także zapraszam do zabawy, wyszukajcie jakiegoś słowa, a w tym czasie przypomnę zasady. W naszym programie biorą udział osoby tylko pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod wskazany numer, który znajduje się na dole ekranu. Aby zdobyć nagrodę, musisz połączyć się ze studiem. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za te, które nie połączy się ze studiem, ale płacisz tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobra, no to formalności za nami, przystępujemy do zabawy. Mam nadzieję, że już ktoś ułożył jakieś słowo. Zapraszam. W kopercie jest proste słowo. Mam nadzieję, że ta zagadka długo z nami nie będzie. Wybieramy niektóre z tych liter i układamy słowo. Który reżyser mógł tam umieścić w tej kopercie? Jestem ciekawa, co za słowa dzisiaj zaproponujecie. Stówka prześlę prosto do Was, jeżeli ułożycie fajne słowa. Mam nadzieję, że nie wykorzystacie wszystkich słów po to, żeby zostawić troszeczkę innym jakieś ciekawe wyrazy. 11 liter tutaj mamy, więc spora pula. Myślę, że nie powinno być problemu z ułożeniem jakiegoś słowa. Kto pierwszy? Uwaga, kto pierwszy? Kto ma jakiś pomysł? Mamy tutaj 11 liter. I z tych liter układamy słowo, które znajduje się w kopercie. Co to za słowo? Pamiętajcie, każdą literę możemy wykorzystać tylko tyle razy, ile znajduje się na ekranie. Czyli na przykład literkę R możemy wykorzystać tylko raz. Literkę A możemy wykorzystać dwa razy, bo znajduje się dwa razy. Literkę K również raz, literkę L też. Wszystko jasne, to ja czekam już na pierwszą osobę. 704 304 304. Pod ten numer telefonu dzwonimy, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i z komórkowych. Co to za słowo pojawi się pierwsze u nas w studio? Uwaga, uwaga, nie śpimy. Ja wiem, że pora poobiednia, ale znajdźmy trochę siły. 100 zł powędruje do Was. Co to za słowo? Jakie słowo mi zaproponujecie pierwsze? Co się dzieje? Myślicie jeszcze? Po co myśleć za długo? Przecież to jest bardzo proste. Pierwsze skojarzenie. Nie czekajcie, coś ci przyszło do głowy, no to od razu wybieraj numer. To może akurat być to. Także zaufaj swojej intuicji i dzwoń 704 304 304. Co za słowo mi dzisiaj zaproponujesz? Mamy 11 liter. Z tych 11 liter można ułożyć, myślę, że sporo wyrazów. Proste słowo w kopercie. Każdy je na pewno zna. To jest zagadka na rozgrzewkę, także długo z nami tutaj nie będzie. Postarajmy się ją jak najszybciej zrealizować, odgadnąć to słowo z koperty i przejdziemy do następnej zagadki, ale w tym czasie czekam na połączenie. 704 304 304. Co to za słowo? Mamy trochę czasu, ale nie za wiele, bo chciałabym przejść do następnych zagadek, które też są już przygotowane i czekają na Państwa. Mam nadzieję, że porozdaję dzisiaj sporo kasy. Kto pierwszy zadzwoni się do studia? Kto jest dobry w układaniu słów? To prawie tak jak w krzyżówce, ale nie do końca, bo tam musimy dopasować brakujące litery, słowo do kwadracika, a tutaj mamy literki podane. Tak naprawdę wszystko na podane na tacy, a my musimy wykorzystać te litery i powiedzieć, jaką mamy propozycję. Co to będzie za słowo? Jakie pierwsze słowo mi podacie?
704-304-304. Dzwonimy, nie czekamy. Zagadki są już przygotowane, następne. A tutaj jest taka prosta, warto wykorzystać tę szansę. I stówka może powędrować do Was. Nie musimy się dużo natrudzić. Czy w ogóle ktoś jest przed telewizorem? Czy wszyscy pojechali już nad wodę? Taka piękna pogoda. Mam nadzieję, że jednak ktoś został przed telewizorem i czeka na wygraną, moi kochani. Warto, warto, warto. Może już wróciliście z plaży, z wycieczki rowerowej, może pieszej wycieczki. Także warto odpalić telefon i dzwonić 704-304-304. 11 literek. Może przypomnę dla tych, którzy dopiero się pojawili przed telewizorami. 11 liter i z tych liter mamy ułożyć słowo, które znajduje się w kopercie. Czekam na Państwa propozycje. Nie musimy wykorzystywać wszystkich liter i mam taką prośbę, żeby nie wykorzystywać, żeby dać szansę również innym widzom, żeby mogli też ułożyć inne słowa, prawda? Bo jak my podamy duży zasób słów, to później inne będzie trudno. Co to za słowo? Jakie pierwsze słowo tutaj mi się znajdzie na antenie? Jestem bardzo ciekawa. 11 słów, 11 liter i z tych liter należy ułożyć słowo. No i mamy pierwszą osobę. Co? Jakie to słowo? Laska. Jeszcze raz? Laska. Laska? No, reżyser takiego nie ułożył. Nie z koperty, ale faktycznie da się. To zapisujemy słowo. Laska. Laska. Przynajmniej jeden pan jest przy telewizorem. To już mam pewność, że ktoś ogląda program. Skoncentrujmy się i poszukajmy następnych liter. Litery są już podane, prawda? Teraz czekam na kolejne słowa. Kto ułoży jakieś słowo? Kolejne słowo. Od razu Wam powiem, że to nie jest słowo ze wszystkich liter, także nie musimy tutaj się bardzo trudzić i komplikować sobie życia. To są naprawdę bardzo proste słowa i w kopercie jest bardzo proste słowo, mogę zapewnić. Także czekam na Państwa propozycje. Jeden Pan już zgarnął stówkę. Czy będziesz kolejny? Czy będziesz kolejny? Co to za słowo? Co to za słowo, które jest w kopercie? Które znajduje się w kopercie? Mamy podać słowo, które znajduje się w kopercie. Co to za słowo? Jedenaście liter. Myślę, że to jest dużo rozwiązań. 11 liter. Z tych 11 liter jakieś słowa na pewno można ułożyć. Nie jestem tego pewna, bo ja już sama parę ułożyłam w trakcie, ale nie będę Wam podpowiadać. Bo i tak są bardzo proste te litery, bardzo proste słowa można z nich ułożyć, także czekam na Was, czekam na Was, na Waszą bystrość. Kto trafi słowo z koperty? Kto zgarnie nagrodę? Ciekawa jestem, co to za słowo? Które będzie kolejne? Ja tu widzę jedno, drugie. Ja już mam trzy. Już mam trzy słowa. Jakie to będzie słowo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Może będzie Irenka? Irenka? On imię pan ułożył, bardzo ładne imię, to jeszcze nie z koperty, ale bardzo dobra propozycja. Może ja zapiszę to słowo, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest Irenka. 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 Widzicie, na to reżyser też nie wpadł, że może być takie słowo. Jestem ciekawa, które słowo, ja wiem, które to słowo jest w kopercie, ale czy wy je odgadniecie bardzo szybko, błyskawicznie? Ja czekam, czekam na Państwa propozycje. Które to może być słowo? Jakie następne propozycje? Mamy już laska, jest imię Irenka, bardzo ładne. Moja ciocia ma na imię Irenka, pozdrawiam.
Które to może być słowo następne? Laska i ręka. Co jeszcze? Co my tu jeszcze możemy znaleźć? Co tutaj ciekawego? Kto będzie następny? Halo, halo? 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 Halo, może to będzie Celina? Celina, kolejne imię. Czy to będzie Celina? No, nie Celina, ale bardzo dobra propozycja. Bardzo dobrze, idziemy szybko jak błyskawica. Celina. Celina. Kolejne imię. Mamy Laska, mamy Irenkę i mamy Celinę. Jakie jeszcze słowa możemy wykorzystać z tych liter? Co możemy ułożyć? 11 liter, moi kochani. Trzy propozycje już mamy i czekam na kolejne. Wiecie co, skoro z trzecim telefonem się nie udało, to może zaproponujemy takiego małego bonusa, żeby was zmotywować do zabawy. Co wy na to? Czyli w sumie 500 zł możemy zaproponować w sumie dla tej zagadki. 100 zł plus 400. Co wy na to? Fajne pieniądze? Fajne. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli ktoś trafi na słowo z koperty, wygrywa nagrodę gwarantowaną z koperty i ma szansę gry o bonusa. Czyli jeżeli odpowiem na 5 prostych pytań z wiedzy ogólnej w ciągu 30 sekund, zgarnia całą nagrodę. Kto będzie tym szczęśliwcem? Kto będzie tą osobą? Mamy już 3 propozycje. Już wiemy, co na pewno w kopercie nie jest. Na pewno nie ma tam słowa laska. Nie ma Irenki, nie schowała się tam. I Celinka też się nie schowała w kopercie. Także szukamy dalej, moi kochani. Szukamy. Proszę o kolejne propozycje. Mam 500 zł do wygrania. Nawet 500 zł, słuchajcie. Fajna kasa, fajna kasa. Wieczór się zbliża, może jakieś szaleństwo. Może wypad za miasto. Jak już wyjechaliśmy za miasto, to może do innego miasta. A może na fajną imprezkę? A może jakiś miły prezencik możemy sobie jutro sprawić? Także czekam na kolejne propozycje. Co to za słowo? Jak myślicie, co tam mógł reżyser ukryć w tej kopercie? Co to są za słowa? Postawcie się na jego miejscu. Co to może być za słowo? Pokombinujmy troszeczkę. Pokombinujmy. Myślę, że są osoby, które są dobre w kombinowaniu. Co to może być za słowo? Halo, halo. Jest kolejna osoba. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie Inka. Inka. Też imię pan wymyślił, ale to nie jest jeszcze Inka. Zapiszę. Troszeczkę przekombinowane. Inka. Inka to może być imię, ale może być również kawa, którą ja uwielbiam. To nie jest Inka, to nie jest Laska, to nie jest Irenka, nie jest Celinka i nie jest Inka. Kto wpadł na coś innego? Kto pomyślał jak reżyser? Kto się zamienił dzisiaj w reżysera i wie, co to za hasło mamy ukryte w kopercie? Co to za słowo? Pokombinujmy, kochani. Co to może być? Ja myślę, że to jest na pewno proste. Ja mówię to wam na 100%. Proste słowo, będziecie się śmiać, jak je zobaczycie, ale mam nadzieję, że zanim je zobaczycie, to je odgadniecie. Czekam na kolejne propozycje. Co to za słowo? Co to może być? Co tam się schowało nam? Co to za słowo? Laska nie. Irenka też nie. Celinka też nie. Inka nie. To nie jest Inka. W takim razie co? Cieszę się, że ktoś jest przed telewizorem w ten długi weekend, bardzo długi i bardzo słoneczny i że się razem tutaj bawimy, że nie uciekaliście wszyscy, nie powyjeżdżaliście i że mogę z kimś tutaj fajnie się bawić i porozdawać trochę kasy. Także czekam na kolejne propozycje. Jakie macie kolejne propozycje? Co to może być za słowo? Szukamy, kombinujemy. Co ten reżyser nam tutaj schował i zaproponował? Co to jest za słowo?
Na pewno to nie jest Laska. Nie jest Irenka, pamiętajcie. Nie jest Celinka i nie jest Inka. Żebyście nie trafili kolejny raz, nie podali tego samego słowa, które znajduje się już tutaj na tablicy. O tych słowach pamiętamy, że one są, ale je pomijamy. Co to za słowo? Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Witam. Witam. Stenia. Jeszcze raz. Stenia. Od Stefanii. Stenia. Też pan imię ułożył. Stenia. Zapisujemy. Bardzo dobra propozycja. Oczywiście zapisuję, ale to jeszcze nie jest Stenia. To nie jest nasze słowo z koperty, ale zapiszę je, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest to słowo. Stenia. To nie jest Stenia. Jeszcze to nie jest to. Już mamy trzy imiona, moi kochani. Mamy Laskę plus trzy imiona, trzy kobiety. Ale to nie to. Nawet cztery kobiety, tak, tak. Inka też może być imieniem. Tak, zgadza się. Irenka, Celinka, Inka i Stenia. A Laska jest też rodzaju żeńskiego. Także kobiety królują dzisiaj w programie. Co, jaki... Ale są i panowie, sami panowie dzwonią, sami panowie proponują. A gdzie się panie podziały? Panie się opalają? Mam nadzieję, że jakieś panie są również przed telewizorami. Może z innej perspektywy, może spójrzmy na te słowa troszeczkę inaczej, może znajdziemy inne słowa. Te, które już są na tablicy, one się nie powtórzą. Na pewno nie ma ich w kopercie. Także co to może być za słowa? Jaka będzie kolejna propozycja? Co z nich możemy jeszcze ułożyć? Z tych 11 liter. Co to może być za słowo? Jakie tam słowo się schowało? Co tu jest ukrytego? Co reżyser nam schował? Halo, halo? Słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Jakie to jest słowo? Krata. 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 Da się, faktycznie da się ułożyć, ale to jeszcze nie z koperty, ale bardzo ładnie ułożone słowo. Gratuluję panu. To naprawdę bardzo ładnie, ale to nie jest jeszcze to słowo z koperty. Krata. Zapisujemy już krata. Krata. To nie jest również krata, ale to nie jest kolejne imię. Także jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie. Już te słowa powoli się wyczerpują. Jesteśmy coraz bliżej. Jakie to może być słowo? Co nam jeszcze tutaj przychodzi do głowy? Sześć propozycji mamy. Dobra, niech będzie nawet 1000 zł. Czyli gwarantowana stuwa i 900 zł w bonusie. Proszę bardzo. Mamy dziś piękny dzień i fajne, piękne pieniądze. Zapraszam, zapraszam do gry. Sześć propozycji już jest na tablicy. Już wiemy, czego na pewno nie ma w kopercie. Ale pozostały jeszcze słowa, które mogą tam się znaleźć. A jedno na pewno jest tam ukryte. Co to za słowo? Czy już jesteś pewny? Już wiesz? Może coś przyszło ci do głowy? Zaufaj swojej intuicji. Dzwoń 704-344-344. To mi warto zaufać intuicji. Szczerze mówiąc, to zawsze warto ufać swojej intuicji, bo ona zawsze nas dobrze poprowadzi. Także co to jest za słowo, moi kochani? Co to jest za słowo? 704-304-304. Dzwonimy i przedstawiamy propozycję. Mamy już 6 słów, które na pewno nie są w kopercie. Na pewno nie ma tam Laski. Na pewno nie ma Irenki, Celinki, Inki, Steni i Kraty. Halo, halo? Halo. Dzień dobry. A witam. Witam. Klara. Klara. Kolejne imię. No, bardzo ładne imię. Bardzo mi się podoba to imię, ale to nie jest jeszcze słowo z koperty, ale bardzo ładnie ułożone. Klara. 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 Kolejne słowo, które nie jest na pewno w kopercie. Także szukamy dalej. Nie ma tam Laski, nie ma Irenki, nie ma Celinki, nie ma Steni, nie ma Kraty, Klary, ale jeszcze też nie ma Inki. Inka.
Co tam jest w tej kopercie? Co tam się schowało? Jakie to jest słowo? Jakie słowa możemy ułożyć? 7 propozycji i nadal nic. Widzicie, ja nawet tutaj nie trzymam markera, bo wiem, że kolejny telefon może być rozwiązaniem, także uważam, że nie ma sensu podnosić markera, bo kolejna propozycja to może być strzał w dziesiątkę. Co to będzie? Co to za słowo? Bo jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy, moi kochani. Rozwiązania. Co to jest za słowo? Co to za słowo się schowało w tej kopercie, które ukrył nam reżyser? To on jest sprawcą całego zamieszania, jak zwykle, ale dzięki temu możemy sobie tutaj fajnie zagrać i zaproponować kolejne słowa. A tam jedno słowo jest schowane w tej kopercie. 11 liter i z tych 11 liter układamy słowo, które znajduje się w kopercie. To na pewno nie jest Laska, to na pewno nie jest Irenka, Celina, Inka, Stenia, Krata i Klara. Co to jest za słowo? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Halo? Proszę o odpowiedź. Słucham. Jaka to jest odpowiedź? Proszę powiedzieć, jakie to jest słowo. Scena. Scena. Da się, S-C-N-A. Faktycznie, da się. Ale to nie jest jeszcze słowo z koperty. Już ją zapisujemy. Gratuluję bystrości. Naprawdę fajne słowo. Scena. 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 Mamy kolejne słowo, kolejna propozycja, czyli, słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej. Odkładam marker. Odkładam marker i wiem, że tu już nie jest następne słowo. Tego słowa też nie ma w kopercie. Jakie słowo tam jest schowane? Z każdym telefonem, moi kochani, jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Tam jest to słowo, które jest schowane, jest ich coraz mniej. Jest tych słów coraz mniej. Mamy 11 liter i z tych 11 liter musimy znaleźć słowo, które jest schowane w kopercie. Co to jest za słowo? Nie jest to Laska, nie jest to Irenka, nie jest to Celina, nie jest też Inka. Stenia też nie, Krata nie, Klara też nie, Scena też nie. Ładnie wymyślone, bardzo ładnie wymyślone, ale to nie są słowa z koperty. W takim razie co to może być? Co to może być, moi kochani? Jakie to jest słowo? Jakie to jest słowo, które znajduje się w kopercie? Mamy czerwoną kopertę ze znaczkiem zapytania i w tej kopercie znajduje się to słowo. Co to jest za słowo? I dzień dobry. Jaka to jest odpowiedź? Dzień dobry, Antek. Antek. Kolejne imię, tym razem męskie. Bardzo ładnie ułożone, zgadza się. Na to reżyser też nie wpadł, ale to też nie jest słowo jeszcze z koperty. Antek, zapisuje już. Antek, zapisuje, żeby czasem się nie powtórzyło, żebyście Państwo wiedzieli, że również to nie jest jeszcze to słowo. To nie jest też Antek. Mam już tyle imion, ale jesteśmy coraz bliżej. Już jest bliziutko, bliziutko. Jestem pewna, że kolejny telefon to może być to. Co by na to? Jakie to jest słowo? Już mamy sporo tych liter. 4, 6, 8, 9 już mamy słów. Już mamy 9 słów ułożonych. Sporo imion, ale też są dwie rzeczy. To na pewno nie jest Laska. Przypomnę może wam, nie jest to Laska. Nie jest Irenka. Celina też nie. Inka nie. Stenia nie. Krata nie. Klara nie. Scena też nie. I nie Antek. W takim razie co? Co to jest za słowo? Czy kto jest przed telewizorem, kto pomyślał o innym słowie? No to zapraszam do studia. 704-304-304. Sprawdź, bo to może być to. A później będziesz żałował, jak ktoś cię ubiegnie. Także kto pierwszy, ten lepszy. Mamy coraz mniej słów do wykorzystania. Już tyle propozycji padło. Jesteśmy coraz bliżej, już jest naprawdę bliziutko, już jest gorąco, jak to mówią dzieci. Im bliżej, tym goręcej, jak w przedszkolu się mawiało. Gorąco, gorąco, moi kochani. Co to jest za słowo schowane w kopercie?
co tam się kryje? Co tam jest ukryte? Jakie to jest słowo? Halo, halo? Jeszcze nikt nie dzwoni. Jeszcze nie mamy kolejnej osoby. Co to jest za słowo? To na pewno nie jest Laska. Na pewno nie jest Irenka. Celina. Inka. Stenia. Krata. Klara też nie. Scena też nie. I Antek też nie. Także słuchajcie, już mamy naprawdę duży zasób słów wykorzystanych. Jest już bliziutko, bliziutko. Co to jest za słowo schowane w kopercie? Kto się dodzwoni? Kto się dodzwoni do zagadkowej wyspy i powie mi, co to jest za słowo? O, i dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Pani Moniko? Jeszcze raz, bo nie usłyszałam. Alinka. Alinka. A-L-I-N-K-A. Da się, rzeczywiście bardzo ładnie ułożone imię, ale jeszcze nie Alinka. Może je szybciutko zapiszę. Wędruję na tablicę Alinka. Alinka. To nie jest jeszcze Alinka. Wędruję na tablicę, żebyście Państwo wiedzieli, że ona też się nie znajduje w kopercie. Alinka tam się nie schowała również. Czyli jesteśmy już tak bliziutko. Coraz mniej słów. Klara. Ja tu sobie kombinuję. Co tam jeszcze może być wykombinować? No ja myślę, że już naprawdę jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy już bardzo blisko, moi kochani. Może przypomnę słowa, które są zapisane. Laska na pewno nie jest w kopercie. W kopercie też nie jest Irenka. W kopercie też nie jest Celina. W kopercie też nie jest Inka. Nie ma też tam Steni, nie ma też Kraty, nie ma Klary, nie ma Sceny, nie ma Antka i nie ma Alinki. No to co tam może być? Co tam się schowało? Wytężamy umysły, układamy literki w całość, w jakieś słowo i wybieramy numer 704-304-304 i proponujemy propozycję. Kto trafia do studia? 704-304-304. Co to za słowo się schowało? Co to jest za słowo ukryte w kopercie? Jesteśmy już coraz bliżej jesteśmy. Już jest naprawdę gorąco, prawie parzy. Uwaga, uwaga. Kto to słowo odgadnie? Kto to słowo odgadnie? Halo? Halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Arni. Arni. A, R, N, I. Męskie imię znowu. Bardzo ładnie ułożone, rzeczywiście da się, ale jeszcze nie Arni. Szybciutko zapisuję je na tablicy, żebyśmy wiedzieli, że to też nie jest Arni. 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 Rzeczywiście Państwo są tak spostrzegawczy. Tyle słów już jest ułożonych. No to jest, słuchajcie, bardzo gorąco. Mamy tyle słów. Przypomnę słowa. Laska, Irenka, Celina, Inka, Stenia, Krata, Klara, Scena, Antek, Alinka i Arni. Tam nie ma tych słów, nie ma ich w kopercie. To co tam jest? Bardzo ładnie dziś bawicie się z nami. Dużo propozycji już usłyszałam. Czyli staracie się bardzo. W takim razie może dorzucę jeszcze 500 zł do nagrody, co wy na to? Na pewno bardzo chętnie. 1500 zł, nawet tyle jest do wygrania. 1500 zł. Co to jest za słowo? Za słowo, które znajduje się w kopercie? Moi kochani, nawet możemy wygrać 1500 zł. Jest już bardzo gorąco, jest coraz bliżej. I kasa też już jest fajna, naprawdę bardzo fajna. 1500 zł. To już są pieniądze, moi kochani. Laska. Nie ma jej w kopercie. Irenki też nie ma. Nie ma Celiny. Inka też nie ma. Steni też nie ma. Kraty też nie. Klary nie ma. Sceny nie ma. Antka nie ma. Alinki nie ma. Arniego też nie ma. To co tam jest? Co się schowało? Ja się bardzo cieszę, że jest Was troszeczkę przed telewizorem. To już teraz mam pewność, że lada chwila ta zagadka zostanie rozwiązana.
Już jest coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej, moi kochani. Już naprawdę jest bardzo gorąco, już jest coraz mniej słów. Myślę, że to już może być teraz, tym razem strzał w dziesiątkę. Co to jest za słowo? Które to słowo znajduje się w kopercie? Które to słowo reżyser schował w kopercie? Co to za słowo, moi kochani? Halo? Dzień dobry, jaka to jest odpowiedź? Halo? Nie słyszę odpowiedzi. Jakieś zagłócenia mam na linii. Halo, halo, czy jest tam ktoś? Ktoś się rozłączył. A szkoda, bo jesteśmy już tak blisko. Wielka szkoda. No to dalej gramy. Dalsze propozycje. No właśnie, to jest najgorsza propozycja z możliwych, czyli brak propozycji. No ale jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. To słowo jest schowane w kopercie. Może przypomnę słowa, które mamy na tablicy. Może ktoś wybrał numer, a nie miał zaproponowanego słowa. I może myślał, że ułoży je na wizji. Tak, nie, kochani, tak nie damy rady. Musicie być przygotowani. Najpierw układamy słowo, a później dzwonimy. Musicie być przygotowani, że już jak zadzwonimy, jesteśmy gotowi i mówimy propozycję. Dobrze? To może ja przypomnę, jakie słowa na pewno nie znajdują się w kopercie. Laska – nie. Irenka – nie. Celina – też nie. Inka – nie. Stenia – nie. Krata – nie. Scena, nie. Klara, wspominałam jeszcze Klary. Klary też tam nie ma. Antka też nie ma i Alinki. I Arniego nie ma. Co to jest za słowo? Widzicie, ile już mamy słów zaproponowanych? Jesteśmy coraz bliżej. Co to za słowo? Co to jest za słowo, które się schowało w kopercie? Co to jest za słowo? Tam sobie tak czeka na nas, coraz bliżej jesteśmy, moi kochani. Widzicie, ja cały czas nie trzymam tego markera, to znaczy, że w każdej chwili spodziewam się prawidłowej odpowiedzi, żebym nie musiała tego zapisywać. Nie sięgam nawet po niego, nie zapeszam, bo wiem, że jesteśmy już coraz bliżej, jesteśmy już bardzo blisko, także myślę, że może to być ta odpowiedź, którą mi udzielisz teraz. Także zapraszam, 704-304-304. Co to jest za odpowiedź? Co tam się schowało? Co reżyser nam ukrył? Naprawdę jest dużo propozycji. Bardzo fajne mi tutaj słowa zaproponowaliście. Bardzo dobre słowa, bardzo fajne. Ale tam jest jeszcze coś schowane. Jakie to jest słowo? Jakie to jest słowo? Co tam się schowało? Co reżyser nam schował? Halo, kolejna osoba. Witam serdecznie. Witam. Jaka to jest odpowiedź? Nel. Nel. Nel, tak książkowo pan nam tutaj wyczarował, jak Staś i Nel. Faktycznie się da, ale to jeszcze nie jest to słowo z koperty, może szybciutko je zapisuję. Wędruję na tablicę. Nel, bardzo ładne imię, piękne. Ale to nie jest imię z koperty, to nie jest słowo z koperty. Nel też nie. Pamiętajmy, jesteśmy coraz bliżej. Bardzo ładna propozycja, bardzo mi się podoba. Ale to jeszcze nie jest to słowo. Co tam może być schowane, moi drodzy? Co reżyser nam ukrył? Jestem ciekawa, czy ktoś szybciutko odgadnie. Jesteśmy już tak blisko. 704-304-304. Co to jest za słowo? Laska powędrowała na tablicę. Irenka, Celina, Inka, Stenia, Krata, Klara, Scena, Antek, Alinka, Arni i Nel. Tych słów na pewno nie ma w kopercie. Co tam się schowało? Co to jest za słowo? Jestem bardzo ciekawa, kto teraz się dodzwoni do studia. Bo już jesteśmy tak blisko, moi kochani. Co to jest za słowo w tej kopercie schowane? Co tam się schowało? Co tam może być? Jestem bardzo ciekawa, jak szybko odgadniecie. Bardzo ładnie nam to dzisiaj idzie, szybciutko, sprawnie. Jesteście bardzo bystrzy.
Tyle ładnych imion powędrowało dziś na tablicę. A szkoda. Ale tylko dlatego, że to nie są te słowa z koperty. Co tam jest schowane? Jakie to jest słowo? Co tam może być ukryte? Pokombinujmy troszeczkę. Pokombinujmy, poszukajmy sobie, może zapiszmy na kartce, będzie łatwiej, wygodniej, albo podejdźmy do telewizora. Ale to jeszcze jest prosta zagadka, słuchajcie. To jest bardzo prosta. Mamy 11 liter i z tych 11 liter ułożyć mamy słowo i powiedzieć, czy ono znajduje się w kopercie. Zaproponować, podać jakąś propozycję. To może być właśnie to słowo, które znalazłeś, to może być to słowo z koperty. Spróbuj. 704-304-304. Czy to jest to słowo? Myślę, że warto spróbować. 1500 zł, nawet 1500 zł do wygrania, moi kochani. Czy to jest to słowo? Jeżeli nie zadzwonisz, na pewno się nie dowiesz. Także warto. Ja może zrobię tak. Wszystkie, zakreślę najlepsze propozycje, czyli Inka i Arni. To są najlepsze propozycje. I kto się domyśli, o co chodzi? Odkładam już flamaster, żeby nie zapeszać. Ale zakreśliłam tym czerwonym flamastrem najlepsze propozycje. No, moi kochani. Kto skojarzy? Kto się domyśli? Taka delikatna podpowiedź. Dla spostrzegawczej osoby. Ja myślę, że ta spostrzegawcza osoba już bez tego kółeczka wiedziała, ale tak, na wszelkiego, delikatna podpowiedź. Co to może być za słowo? Przypominam, że to nie jest laska. To nie jest Irenka, nie jest Celina, nie jest Inka, chociaż jest zakreślona w kółeczku. Nie jest to Stenia, nie jest to Krata, nie jest to Klara, nie jest to Scena, nie jest to Antek, nie jest to Alinka, nie jest to Arni, ale Arni jest zakreślony w kółeczku i nie jest to Nel. Troszkę wam podpowiedziałam. Dobra, moi kochani. Reżyser mówi, że skoro ja podpowiadam, to dajemy 10 chwil. Uwaga, 10 chwil przed nami. Jesteśmy bardzo blisko, jest już naprawdę gorąco. Na zewnątrz jest gorąco, mamy piękną, wspaniałą pogodę i w studio również jest gorąco, bo mamy już tyle słów podanych. To znaczy właśnie, że jesteśmy coraz bliżej, że już bliziutko, to słowo tam jest schowane. Te słowa, które są na tablicy, są już wykluczamy je zupełnie. Że to jest kwestia wybrania numeru. Myślę, że następny telefon to będzie rozwiązanie. 9 chwil nam pozostało. 704-304-304. Co to za słowo jest schowane w kopercie? Co to jest za słowo? Mamy podane na tablicy słowa, które są wykluczone. Ich nie bierzemy pod uwagę. Możemy sobie je przeczytać, żeby wiedzieć, że to na pewno nie są one. I że na pewno jesteśmy już bardzo blisko, moi kochani. Jesteśmy bardzo blisko. 9 chwil nam pozostało. 8 nawet. 704-304-304. Moi kochani, musimy już konkretnie wiedzieć, jaka to jest odpowiedź. Czekam na was, czekam na odpowiedź, na kolejną propozycję. Na pewno już będzie ta propozycja. Już mamy tyle słów podanych na tablicy, że wierzę w to bardzo mocno, że to już będzie kolejne słowo i to słowo będzie właśnie z koperty. Co to jest za słowo? To nie jest laska. To nie jest Irenka. Nie jest Celina. Inka też nie, chociaż jest zakreślona w kółeczko. To coś znaczy. To nie jest Stenia. To nie jest Krata. I mamy kolejny telefon. Halo. Halo, może będzie to Arek? Arek, A-R-K. To jeszcze nie Arek. Bardzo ładnie ułożone, gratuluję pani, ale to nie jest jeszcze słowo z koperty. Szybciutko wędruję na tablicę. Pani podchwyciła moją podpowiedź, bardzo ładnie, gratuluję, że
taką propozycję nam pani przedstawiła, to ja już poproszę, spójrzmy na tablicę, bo to chodzi o słowo czteroliterowe. Cztery litery. Mamy na tablicy się wyświetliło, prawda? Cztery litery. Kto wpadł na jakieś czteroliterowe słowo? Co to może być za słowo? Uwaga, jeszcze 7 tylko chwil. Co to jest za słowo? 704, 304, 304. To nie jest laska, to nie jest Irenka, to nie jest Celina, nie jest Inka, ale czteroliterowe słowo. Stenia też nie, Krata też nie, Klara też nie, Scena nie, Antek nie, Alinka nie, Arni też nie mamy zakreślone, Nel też nie, Arek bardzo ładnie było, bardzo blisko, ale też nie. Co to jest za słowo? Cztery litery. W naszej kopercie ukryło się czteroliterowe słowo. Co to jest za słowo? To nie są to słowa z tablicy, więc co to może być? Nie jest to Inka, nie jest to Arni i nie jest to Arek. Ja tego Arka też zakreślę w kółeczko, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest bardzo blisko, że jesteśmy już coraz bliżej. Mamy tyle podpowiedzi, słuchajcie, coś tutaj musi już trafić, ktoś musi trafić na linię i powiedzieć nam, co to jest za słowo. Zapewne to już będzie słowo z koperty, bo jest już tak blisko, tyle słów mamy na tablicy, że myślę, że to już jest czas, najwyższy czas, żeby powiedzieć słowo z koperty. 6 chwil, moi kochani. 704, 304, 304. Jaka będzie kolejna propozycja? Czy to już będzie ta propozycja? Mam nadzieję wielką, że tak, że już będzie propozycja kolejna i będzie to propozycja z koperty. Co to będzie za słowo? Czteroliterowe słowo. Nie zwlekamy, nie czekamy do końca odliczania. Jeszcze tylko 6 chwil, moi kochani. 6 chwil, żeby powiedzieć mi kolejne słowo. Co to będzie? Co jest schowane w kopercie? Co to jest za słowo? Mamy zaznaczone w kółeczko, mamy parę podpowiedzi, że będą to, że jest to na pewno czteroliterowe słowo. Co to może być? Mamy 11 liter. Z tych 11 liter musimy ułożyć słowo z 4 liter. Takie to słowo właśnie znajduje się w tej kopercie. Co to jest za słowo? Spójrzcie sobie na tablicę. Uwaga, 5 chwil, połowa odliczania. Dobra, skoro jesteśmy w połowie odliczania, to ja zaproponuję może nawet 3000 zł? Co wy na to? Damy radę podwoić tę nagrodę? Damy radę. Uwaga, proszę bardzo, 3000, nawet 3000 zł do wygrania. Jesteśmy już tak blisko, moi kochani. No, naprawdę ładna kasa. 3000 zł, nawet 3000 do wygrania. Za jedno słowo, które znajduje się w kopercie. I 4 chwile, uwaga, czteroliterowe słowo. Kto ma jakiś pomysł? Co to może być za słowo? Jesteśmy już tak blisko. Nawet 3000 zł do wygrania. Co to za słowo zostało tam ukryte w tej kopercie? Co to jest za słowo? Co tam się schowało? Co ten reżyser nam schował tam? Pomyślcie sobie, pokombinujcie. Poszukajcie. 11 liter. 11 liter i 3 chwile, moi kochani. 11 liter, czteroliterowe słowo mamy ułożyć. Co to jest za słowo? Co tam się schowało w kopercie? Jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś odnajdzie. Halo, mamy telefon. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Sara. Sara. S-A-R-A. Bardzo ładna propozycja. 4 literki, wszystko się zgadza. Ale to nie jest jeszcze słowo z koperty. To nie jest jeszcze Sara. Sara oczywiście wędruje na tablicę, zapisuje oczywiście czarnym flamastrem. Sara. Jeszcze Sara nam się zmieściła tutaj, to ją zapiszę, bo jest kolejna w kolejce. Może również ją zakreślę, żeby Państwo wiedzieli, że to jest czteroliterowe słowo. Na czerwono zakreślimy również Sarę, która nie znajduje się w kopercie. Kolejne słowo doszło na nam w tablicę. To nie jest jeszcze Sara. Bardzo ładne imię, Sara. Piękne imię, ale to nie jest słowo jeszcze z koperty. Czekam na kolejne propozycje. Jesteśmy coraz bliżej. 3 chwile jeszcze. 3 chwile i nawet 3000 zł do wygrania. Moi kochani, 11 liter. Z
tych 11 liter układamy czteroliterowe słowa. Które to słowo znajdzie się w kopercie? Co to może być za słowo? Co to za słowo w tej kopercie? Co tam może być schowane? Co tam jest schowane w tej kopercie? Mamy tu kopertę. W tej kopercie zaczarowane słowo znajduje się. Czteroliterowe słowo. Co tam jest schowane? Na pewno to nie jest Laska, na pewno to nie jest Irenka, nie jest to Celina. Uwaga, dwie chwile. Nie jest to Inka, nie jest to Stenia, nie jest to Krata, nie jest to Klara, nie jest to Scena. Nie ma tam też Antka, nie ma Alinki, nie ma Arniego, nie ma Nel, nie ma Arka i nie ma Sary. Co tam może być, moi kochani? Jakie to jest słowo? Już mamy tyle słów na tablicy. Przyjrzyjcie się dokładnie. Z tych 11 liter, które znajdują się na waszym ekranie, układamy czteroliterowe słowo. I takie słowo, które nie znajduje się na tej tablicy. Którego nie ma tutaj. To wszystko, co znajduje się, wykreślamy. W swojej głowie wykreślamy, bo oczywiście bardzo ładne propozycje. Bardzo ładnie, spostrzegawczo wszyscy nam tutaj przedstawili te propozycje, ale nie ma tego słowa w tej kopercie. Jedna chwila, moi kochani. Jeszcze jedna tylko chwila została. Szybciutko, 11 liter i z tych liter układamy czteroliterowe słowo. Z 11 liter, 4 literki. Jaka to może być odpowiedź? Mam nadzieję, że to będziesz ty. Co to jest za słowo? Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Arena. Arena. A-R-N-A. Przecież to ma 5 liter. Nam chodzi o czteroliterowe słowo. Niedobrze. Pierwsza pomyłka. Może zapiszę arenę na tablicy. No ja nie wiem, czy jest sens w ogóle zapisywać tą arenę. Chyba państwo będą wiedzieli, że 4 litery ma być, a nie 5. Nie, może nie zapisuję. Albo zapiszę i skreślę, żebyście państwo wiedzieli, że 5 liter to na pewno już tego nie będzie. Arena. Arena. Arena nie. Przekreślę na czerwono, żebyście wszyscy dokładnie wiedzieli, że 5 liter o to nam nie chodzi. 5 liter tam nie może się znaleźć. To jest słowo z 4 literami. Co to za słowo? Jakie słowo znajduje się w tej kopercie? 4 litery, przypominam, 4 litery. Nie 5, nie 6, nie 3. To są 4 litery. Słowo złożone z 4 liter. Mamy 11 liter w propozycji i z tych 11 liter składamy czteroliterowe słowo, które może znaleźć się w kopercie. Co to jest za słowo? Spójrzcie sobie na te propozycje. Może je przypomnę, nie jest to Laska, nie jest Irenka, nie jest Celina. Inka też nie. Stenia też nie. Krata nie. Klara nie. Scena nie. Antek nie. Alinka też nie. Arni też nie, chociaż bardzo ładnie i bardzo blisko. Nel również nie. Arek też nie, było bardzo blisko. Sara blisko, ale też nie. Arena oczywiście. 5 liter odpada. No i najlepsze propozycje to Inka, Arni i Sara. I Arek. Dlaczego? Bo składają się z 4 liter. 4 litery, moi kochani. Mamy znaleźć słowo, które składa się z 4 liter. Mamy 11 liter zaproponowanych. K, L, A, R, N, E, C, I, S, T, A. I z tych liter układamy czteroliterowe słowo, które może znaleźć się w tej oto kopercie. Czerwonej kopercie. I uwaga. Uwaga, zero. Co to jest za słowo? Kto jest w drodze do studia? Kto będzie tym dzisiaj szczęśliwcem i wygranym? 704 304 304, przypominam, tak na wszelki wypadek. Co to jest za słowo? Te słowa, które znajdują się tutaj, to na pewno to nie są te słowa. Ich nie bierzemy już pod uwagę. Patrzymy tylko na tablicę, żeby wiedzieć, że to na pewno nie te słowa.
i patrzymy również na litery, które są nam zaproponowane. Które to słowo jest? Czy je szybciutko odnajdziemy? Halo? Dzień dobry, jaka to jest odpowiedź? Kret. Kret. K-R-E-T. Rzeczywiście, faktycznie cztery litery, dobra propozycja, ale jeszcze to nie jest z koperty, no niestety, jeszcze to nie jest to słowo, ale zapisuję. Jesteśmy już tak blisko, moi kochani. Kret. Kret. Albo ten zwierzaczek, albo to przeczyszczanie rur, ale to nie jest kret. Zero na ekranie. Ja nie wiem, co tu zrobić. Może poczekajmy jeszcze chwilę. Ostatni moment. Dajemy ostatnią szansę. Jakie to jest słowo? Jesteśmy już tak blisko. Bliziutko, może zakreślę szybciutko ten kret, że on jest właśnie coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. Kret. Ładny zwierzaczek, ale to nie jest to słowo. Nie z koperty. Cztery litery rzeczywiście, ale to nie jest to słowo. Mamy podanych 11 liter i z tych 11 liter składamy czteroliterowe słowo, które znajduje się w naszej kopercie. Mamy, kochani, nawet 3000 zł do wygrania. Kto dzisiaj zadzwoni do studia i powie mi, co to za słowo w tej kopercie? Jesteśmy już tak blisko, jak to mówiło dzieciaki. Gorąco, 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 coraz goręcej, coraz bliżej. Na początku mówi się ciepło, ciepło i tu było ciepło, przy Ince było ciepło, przy Arni było ciepło, przy Arku było już gorąco, przy Sarze też gorąco, przy Krecie jeszcze goręcej. Co to jest za słowo? Już jesteśmy tak blisko. Co tam może być schowane? Co się ukryło w tej kopercie? Cztery litery na pewno się ukryły, ale co to za litery? Kto jeszcze wpadnie na jakiś pomysł? No nie wierzę, że nie ma przed telewizorem nikogo, kto by nie miał na myśli czteroliterowego słowa. Moi kochani, cztery literki, poukładajmy sobie je. Jeżeli ułożyłeś jakieś czteroliterowe słowo, no to najprawdopodobniej to jest to. 704-304-304. Zapraszam do studia. Poukładajmy sobie te literki, cztery litery. Z tych 11 liter, cztery litery mają się tam znaleźć. Tutaj mamy propozycje, które na pewno już się nie znajdą w kopercie. Także jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Co to jest za słowo? Cztery litery. Dobra, ja wybieram z wami numer i czekam na zwycięzcę. Uwaga, 704-304-304. Kto jest zwycięzcą? Słucham. Kto jest w drodze do studia? Kto wpadł jeszcze na jakiś sposób, na jakiś pomysł? Czteroliterowe słowo. Kto wpadł na ten pomysł? Kto już wie? Kto już wie i dzwoni do mnie i powie mi, co to za słowo, moi kochani? 704-304-304. Uwaga, uwaga. Cztery litery, kochani. Tylko cztery. Z tych 11 liter mamy już tyle propozycji, które nie znajdą się w kopercie. Co to jest za słowo? Co tam może być schowane? Co tam się schowało? Żeby tak można było przejrzeć na wylot, prawda, tą kopertę, to by było zupełnie proste, ale my po to tutaj jesteśmy, żeby się bawić, żebyśmy mogli odnaleźć to słowo z koperty. Co to jest za słowo? 704-304-304. Szybciutko zastanawiajcie się szybciej, bo szkoda czasu, czas leci. Następne zagadki są przygotowane i czekają na nas. Musimy skończyć jeszcze tą. Pierwszą zagadkę nie skończyliśmy. Szybciutko, moi kochani. Cztery litery. To miała być zagadka rozgrzewkowa. No już nią nie jest, jesteśmy tak blisko. Nie możemy teraz rezygnować, moi kochani. Jesteśmy tak bliziutko. Cztery litery. Kto wpadł jeszcze na jakiś pomysł? Cztery litery. Musi być ktoś przed telewizorem. Co to za słowo? Co to za słowo, moi kochani? Cztery litery spośród 11. K-L-A-R-N-E-C-I-S-T-A. Z tych liter układamy czteroliterowe słowo. Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Co to jest za słowo? Mamy na tablicy propozycje, które odrzucamy, które nie znajdują się już w kopercie. Bardzo ładne propozycje Państwo przedstawili, ale nie ma ich w kopercie.
Co to jest za słowo? Co za słowo znajduje się w tej kopercie? Tam są na pewno cztery litery. Cztery litery. Co to jest za słowo? Musimy ułożyć z tych 11 słów. Z tych 11 liter, moi kochani. Mamy 11 literek i z tych liter układamy czteroliterowe słowo. Pokombinujmy. Jak nie tak, to może tak. Jak nie z góry, jak nie przesz. Próbujemy, kombinujemy. Co to jest za słowo? Ja czekam. Kto dodzwoni się do studia? Ja cały czas wysłuchuję, kto dodzwoni się do studia. Czekam na was. 704-304-304. Co to jest, kochani, moi kochani? Tak świetnie nam dzisiaj idzie. Czekam właśnie na tą odpowiedź. Czekam na tą odpowiedź z koperty. Co to może być? Tyle propozycji usłyszałam. Najlepsze z nich to Inka, Arni, Sara i Kret. Dlaczego? I Arek. Dlaczego? Bo to są czteroliterowe słowa. Kto ma jeszcze jakąś propozycję? Jakie słowo może być w tej kopercie? Halo, halo. Dzień dobry. Jaka to jest odpowiedź? Litr. Licz. Litr. Litr. L-I-T-R. No bardzo ładnie ułożone, ale to nie jest litr. To nie jest to nasze słowo z koperty. Może szybciutko litr wędruje na tablicę. L-I-T-R. To nie jest oczywiście jeszcze to słowo. Jesteśmy już po czasie, moi kochani, szybciutko zakreślam, że cztery litery. Bardzo ładnie. Nie mogę tego otworzyć. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po czasie. Może ja podpowiem tam pierwszą literę i zapiszę literkę, od której zaczyna się to słowo. To jest ta litera. Od tej litery, moi kochani, zaczynamy. K, K i co dalej? I co jest dalej? K. Pierwsze słowo jest K. Czteroliterowe słowo na literę K. Pierwsza litera K i trzy kolejne to... Słucham. Co to może być? Trzy minuty wam daję i to jest ostatnia szansa. Jest podpowiedź, jest naprawdę dużo podpowiedzi w tym momencie, bo wiem, że to jest czteroliterowe słowo zaczynające się na literę K. Co to jest za słowo? K. I co dalej? Najlepszą propozycją tutaj był ten kret. Pani była najbliżej. Właśnie to było to słowo, które bardzo pasuje do słowa w kopercie. Ale to wystarczy podpowiedzi. Cztery litery. Pierwsza litera K, moi kochani, wystarczy dostawić trzy litery. Próbujemy. Kto pomyślał o takim słowie? I jeszcze podpowiedź, że jest bardzo blisko tego słowa kret. Tu. Najlepsza propozycja kret. Na K i cztery litery. Pani była najbliżej. Było bardzo blisko, gorąco, gorąco, moi kochani. Bardzo gorąco. Mamy podpowiedź. Litera K i trzy litery jeszcze oprócz K. Co to jest za słowo? Co się znajduje w tej kopercie? Najlepsza podpowiedź to jest kret. Najlepsza była najbliżej. Może od początku programu myślałeś o takim słowie? No to teraz już jesteś pewien. No to nie zwlekaj. 704-304-304. Ja czekam na ciebie w studio. Co to jest za propozycja? Co to jest za słowo, które znajduje się w tej kopercie? Na literę K. Cztery litery. K plus trzy litery. Tyle podpowiedzi.
nawet 3000 zł do wygrania. Co to jest za słowo? Mamy na tablicy już tyle słów, które nie znajdują się w tej kopercie. Wiemy, że to na pewno nie są te słowa. Na pewno to jest słowo na 4 litery, zaczynające się na literę K. Minuta 57 już. 56, 55. Co to jest za słowo ukryte w tej kopercie? No, czy tylko kred przychodzi wam na myśl? Na pewno jest jeszcze coś. Na pewno. 4 litery. Na literę K. Co to jest za słowo? Co to jest za słowo schowane w tej kopercie? Na literkę K. K i... Co to jest za słowo? Uwaga, 20 sekund. 20 sekund nam pozostało. K. Próbujemy. Próbujemy. Jeżeli możemy sobie pomóc na ręce, to może zapiszemy na kartce. Może w ten sposób właśnie. Wypiszcie sobie te literki, 11 liter na kartce z boku. Spróbujcie ułożyć jakieś słowo. Pierwsza literka to jest literka K. I może po kolei z tych 11 liter kombinujemy. Co to może być za słowo? Uwaga, zero. Co to jest za słowo? Co to jest za słowo w kopercie? Ja czekam. No nie ma nikogo, kto by nie wpadł na słowo, które znajduje się w kopercie. Czteroliterowe słowo na literkę K? Nie wierzę. Jestem przekonana, jestem pewna, że ktoś zna już odpowiedź. Co to może być za słowo? Halo, jest telefon. Jaka jest odpowiedź? Może to będzie Kali? Kali? Ale i. No, da się ułożyć. Dobra propozycja na literkę K. To jeszcze nie jest koperty. Ja zapiszę na tablicy, żeby czasem się nie powtórzyło. Ale dziękuję bardzo pani za odpowiedź. Kali. Jeszcze nie Kali. Jeżeli jeszcze nie kret i nie kali, to co to może być za słowo? Może również je zakreślę, bo to jest 4-literowe słowo i na literkę K, czyli. Bardzo dobra podpowiedź. Pani bardzo ładnie nam odpowiedziała, że znalazła się literka K i 4 litery, czyli jesteśmy bardzo blisko, kochani. Jesteśmy bardzo blisko. To jeszcze nie Kali. Lada moment znajdzie się zwycięzca. Lada moment spodziewam się prawidłowej odpowiedzi. Co tam mogło zostać? Co tam mogło jeszcze zostać? Nie kret i nie Kali. To co to jest? Co to jest za słowo? Co to jest za słowo tutaj na tablicy? Dobra, niech będzie może nawet 4000 zł. Bo już jesteśmy tak blisko. Proszę bardzo, mamy 4000 zł. Nawet 4000 zł do wygrania. Słowo na literkę K, 4 litery. Co to jest za słowo? Co tutaj pasuje? Co wam jeszcze pasuje? 11 liter.
Może ułożyłeś wcześniej to słowo i po prostu się wahałeś. To czas najwyższy zdobyć się na odwagę i jesteś już pewien, zapewne jesteś pewny, czego tu brakuje, co przeoczyliśmy, jakie słowo twoim zdaniem przeoczyliśmy. Dzwoń 704-304-304. Jesteś przekonany, jesteś pewien. Dzwonimy. 704-304-304. Co to jest za słowo? Jakie słowo przeoczyliśmy? Co nam umknęło naszej uwadze? To nie jest kret, to nie jest litr i to nie jest kali. Słowo na literkę K. Cztery litery. Mamy 11 liter, z tych liter układamy słowo na literkę K, czteroliterowe. Pokombinujmy, moi kochani, jeszcze mamy chwilkę. Tak niewiele, a nawet 4000 zł do wygrania. Co to może być? Warto pokombinować. Moim zdaniem warto. Co to może być za słowo? Czteroliterowe słowo. Co to może być? To musi być teraz, bo to jest ostatni moment, moi kochani. Ostatni moment. Co to może być? Kończmy tą zagadkę, bo ona jest stanowczo za długo za nami. Mamy kolejne zagadki. Może zakończmy już. Czteroliterowe słowo na literka. Co to jest? Jesteście tak blisko. Już teraz nie ma sensu się poddawać. Co to jest za słowo? Na literę K. Szybciutko. K. I co dalej? Na pewno nie kali, na pewno nie kret. Czyli co? K. K, 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 k. Może w ten sposób kombinujmy. Mamy tutaj 11 liter z boku. Zapisaliście sobie zapewne na kartce. To kombinujmy. K. I pozostawiajmy kolejne literki. K, K, R, E. Co to będzie za słowo? K, cztery litery. Pierwsza K. I kolejne trzy to są? Czyżby pomysły się skończyły? Pokombinujmy, pokombinujmy jeszcze. Co to może być za słowo? K. K. Co dalej? K to pierwsza literka. A kolejna? Przygotuj sobie, pomyśl, co to za literka. Dobrze, ja was już nie rozpraszam. Czekam na dźwięk dzwonka. Wybiorę z wami tylko po raz ostatni numer i czekam na dźwięk dzwonka, który mam nadzieję usłyszę niebawem. 704-304-304. Czy ktoś jest w drodze do studia? Ktoś wpadł jeszcze na jakieś słowo? Usłyszę jakąś propozycję? Tak dużo telefonów dziś słyszałam. Dobre propozycje. Nie zostawiajcie mnie teraz z tą zagadką. Jakie słowo jest schowane w kopercie? Co to mogło się ukryć? Dwie najlepsze propozycje. Kret i kali. Bo zaczynają się od litery K. I mają cztery litery. Czy masz słowo pasujące do tego schematu? 11 liter mamy do podpowiedzi i cztery litery, czteroliterowe słowo zaczynające się na literę K. Co to jest za słowo? No, moi kochani, tak pięknie nam dzisiaj szło. Tyle propozycji. Co to może być za słowo? Jestem przekonana, że kolejny telefon to będzie strzał w dziesiątkę.
Trzymam mocno kciuki. Co to może być za słowo? Co tam się schowało? Halo, jest kolejny telefon. Jaka to jest odpowiedź? Halo. Kant. Kant. Ojej, nie pomyślałam o tym. Rzeczywiście pasuje do tej zagadki, ale to jeszcze nie Kant. Szybciutko wędruje Kant na tablicę. Jeszcze niestety nie Kant. No jeżeli nie Kret, nie Kali, nie Kant, to co to może być? Co to za słowo? O, tak żebyście Państwo widzieli, to chyba tylko to zostało. Zakreślę, żebyśmy wiedzieli, że to jest bardzo blisko, że to właśnie może być podobne słowo. Co to może być? Nie Kret, nie Kali, nie Kant. Również na literę K. Na pewno znajduje się to słowo w kopercie. Dobra, słuchajcie, daję 5 chwil i kończymy. Nie ma co przeciągać, nie ma co przedłużać. To jest zagadka pierwsza i myślę, że w 5 chwil zdążycie wpaść. Mamy tyle już propozycji, mamy tutaj tyle podobnych słów, także myślę, że jestem, na pewno jestem przekonana, że odnajdziecie to słowo. Że to już będzie to. No bo chyba tylko to zostało, bo myślę, że nie ma wyjścia. Kolejny telefon to musi być zwycięzca. Co to za słowo? Kto wpadł na jakiś inny pomysł? Czteroliterowe słowo na literę K. To musi to być to. Jestem przekonana. No bo skoro nie Kret, nie Kali i nie Kant, to co to jest za słowo? Nie ma tak wiele słów na literę K czteroliterowych, które da się ułożyć z tych literek 11, które mamy pokazane. 4 chwile, moi kochani. 4 chwile. Literka K i 3 kolejne litery. 4-literowe słowo na literę K. 4 chwile. 4 chwile, 4-literowe słowo. Czy to będzie tutaj ten telefon? To będzie to? Kto będzie zwycięzcą? 11 liter propozycji, 4-literowe słowo, 4 chwile, moi kochani. Co to jest za słowo ukryte w tej kopercie? Nie dajmy się odsłonić tej kopercie. Co to jest za słowo? 11 propozycji, 11 literowych propozycji. I mamy ułożyć 4-literowe słowo na literę K. 3 chwile. Już 3 chwile tylko pozostały. Ale słowo jest nadal 4-literowe. Nadal na literę K. Nadal znajduje się w tej kopercie, nigdzie nie powędrowało. Cały czas tam czeka. Czeka na zwycięzcę, które je odsłoni, czyli udzieli prawidłowej odpowiedzi. Co to jest za słowo? Co to jest za słowo, moi kochani? 4-literowe słowo na literę K. Kto będzie dzisiaj tym uśmiechniętym człowiekiem, który udzieli mi prawidłowej odpowiedzi i zawalczy nawet o 4000 zł. 704, 304, 304. Co to jest za słowo? 4 literki. Pierwsza K. Dwie chwile. Uwaga, dwie chwile. Ja tak sobie myślałam przez chwilę, już jedno ułożyłam. Czy mi uda się jeszcze może kolejne? Myślę, że chyba to tylko będzie to. No nic innego mi nie przychodzi do głowy, jak tylko to słowo z koperty. Cztery litery, literka K. Co to jest za słowo? Może jeszcze poszukam tutaj z tych 11 liter, może coś mi się uda. Co to może być? Literka K. Może po przekątnej. Nie, nie pasuje. Może od tu, ale literka K musi być pierwsza. K. Też nie. Chyba to będzie tylko to słowo, które mam na myśli. No nic innego nie potrafię ułożyć. Co to może być? Co jeszcze można wykombinować? Kto jest taki spostrzegawczy i bystry i wpadnie na to słowo?
A może jakieś inne słowo niż te, które mam na myśli? Będę bardzo zdziwiona, jeżeli komuś się uda znaleźć inne słowo niż to, które mam na myśli. Jedna chwila, moi kochani. 704, 304, 304. K. K. I trzech liter nam brakuje tylko. Trzech liter nam brakuje. Mamy pierwszą. To jest literka K. Które to są kolejne? K. I co jeszcze? Co to za litery nam tam się pochowały? Co to za literki? K. Co to tam może być schowane? Jestem bardzo ciekawa. Co tam jest? K. No ja ułożyłam tylko jedno. Ciekawe, czy tobie również się udało ułożyć jakieś słowo. Jeżeli tak, to zapraszam do studia 704 304 304. Tak jak mówię, proste słowo. Każdy je zna. Co to jest za słowo? Już chyba nic innego nie da się ułożyć, patrząc na tą zagadkę. Mamy tyle propozycji. A najbliżej jest kret, kali i kant. Bo to są słowa na literę K. Czteroliterowe. Co to może być za słowo? Co tam jeszcze się schowało? Jeżeli nie kret, nie kali, nie kant, to co? Ja mam jedno słowo, ale jedno. No mam to słowo z koperty, prawda? No chyba tylko to się da ułożyć. Kto wpadł na to słowo? Czy już wiecie? No musicie wiedzieć. Dobra, to wybierzmy numer. 704, 304, 304. I uwaga. Czekam na odpowiedź. Co to jest za słowo? K i jeszcze trzy litery. Razem czteroliterowe słowo na literę K. Zero, moi kochani. Teraz czekam na odpowiedź. To musi być właśnie teraz. Co to jest za słowo? Litera K i trzy litery. Czteroliterowe słowo na literę K. Kto będzie zwycięzcą? Trzech liter tylko brakuje, moi kochani. Co to jest za słowo? Literka K. Co to może być? Co to za słowo z koperty? Jestem bardzo ciekawa. No ja już wiem, co to za słowo. Czekam na Państwa odpowiedź. Halo? Halo? Jaka to jest odpowiedź? Kier. Kier. K-I-R. Faktycznie się da. Cztery litery, no tak, ale to jeszcze nie, to nie jest to słowo, to nie jest z koperty. Ale bardzo blisko, gratuluję panu odpowiedzi. Kier. K-I-E-R. No tego się nie spodziewałam. Myślałam, że to już będzie strzał w dziesiątkę. Było tak blisko, moi kochani. Kier. Zakreślam na czerwono oczywiście, że to jest bardzo podobne słowo. Na pewno w tym kierunku idziemy, w tym kierunku. Na literę K, czteroliterowe słowo. K i trzy litery. Coś w tym właśnie stylu. Kret, kali, kant i kier. Najlepsze propozycje. Jeżeli to nie to, to już musi być to słowo. Już sobie nawet nie wyobrażałam, że można wymyślić coś innego. Ale jednak, a jeżeli zrobimy tak, jeżeli ktoś jakimś cudem nie poda słowa z koperty, ale będzie pasowało do zagadki, to znaczy będzie to liter na literę K i będzie to słowo czteroliterowe, to ja takiej osobie oddam nagrodę pocieszenia w wysokości 50 zł. Co wy na to? Uwaga! Co wy na to? 50. $50 dla osoby, która odpowiedź, która jakimś cudem nie jest słowem z koperty. Ja myślę, że już naprawdę, czy w ogóle jest jeszcze takie słowo, ale jeżeli jest takie słowo, czteroliterowe na literę K i nie jest to słowo z koperty, to taka osoba dostanie $50. Co to jest za słowo?
Na pewno tam jest w tej kopercie. Na pewno to jest słowo czteroliterowe na literę K. K i trzy litery. Podobnie jak w kier, podobnie jak w kant, podobnie jak w kali i podobnie jak kret. Czteroliterowe słowo na literę K. Co to jest za słowo? Czekam na waszą odpowiedź. No teraz jestem przekonana, że usłyszę zwycięzcę. Co to jest za słowo? K i co? Co tam jest? Co tam jest schowane? Nie wiem, jestem przekonana, jestem pewna, że już musi być to słowo. No bo to jest... Nie widzę innego rozwiązania. Ale jeżeli komuś się uda, pamiętajcie, 50 zł. 50 zł powędruje, jeżeli to nie będzie słowo z koperty, a również na literę K i czteroliterowe słowo i będzie pasowało do zagadki. Ale mam nadzieję, że to będzie to słowo z koperty. Już niech ta koperta się otworzy, już niech wyciągnę tą kopertę. Pan zaskoczył mnie bardzo tym kierem, ale to nie jest jeszcze to słowo. Co to jest? Co tam schowane jest w tej kopercie? Niech ta koperta się otworzy już jak ten sezam. Sezamie, otwórz się. Słowem na literę K, czteroliterowym. Co to jest za słowo? K i co jeszcze? No ciężko wpaść na coś innego niż na to słowo z kopertery. Mamy tyle propozycji czteroliterowych na literę K, że to musi być to słowo. To musi być to słowo. Już nie ma innego wyjścia. Co to jest za słowo? Znalazłeś? K i co dalej? Co to jest za słowo? K-R-K-A czy K-E. Mamy 11 liter. Już mamy tutaj słowa, które odpadną nam, czteroliterowe. Bardzo dużo dzisiaj usłyszałam imion, ale to nie są imiona. To nie jest te słowa, które znajdują się na tablicy. To nie jest imię. Czyli co to jest? Czteroliterowe słowo na literę K. Co to może być? To nie jest imię, to nie jest kret, jest na literę K i ma cztery litery. To nie jest kali, również na literkę K i cztery litery. To nie jest kant, nie kantujemy, na pewno nie kant, ale również na cztery litery i na literę K. Ale to nie, i pasowało, ale to nie jest słowo z koperty. Również kier, no bardzo wysoko w talii, ale to nie jest to. To nie jest to słowo na literę K, również czteroliterowe. Co to jest za słowo? Co tam się schowało w tej kopercie? Kto odsłoni nam tą kopertę? I wskaże prawidłowo słowo czteroliterowe na literę K. Co to jest za słowo? Cztery litery. K. Jeszcze jedno słowo na pewno jest, na pewno się da, bo jest w tej kopercie. Jestem przekonana, że to ty na pewno... Zadzwonisz do mnie i powiesz mi to słowo. Jest w kopercie czteroliterowe słowo na literę K. Co to jest za słowo? Moi kochani, odsłonimy dziś tą kopertę. Może przejdziemy do kolejnej zagadki. Otwórzmy w końcu tą kopertę, powiedzmy, jakie to jest słowo. Literka K, cztery litery. Co to jest za słowo? K. Na pewno nie imię. No to co? Na pewno nie kret. Na pewno nie kali. Na pewno nie kant. I również nie kier. Jakie to jest słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. Co to jest za słowo? Co tam mogło się ukryć w tej kopercie? Co to jest za słowo? Znane słowo. Na pewno znamy. Będziecie się śmiać, jak jej usłyszycie i pomyślicie sobie, ojej, czemu ja nie wcześniej nie powiedziałem, czemu ja nie zadzwoniłem? Cóż, trzeba ryzykować, dzwonimy 704-304-304. Takie łatwe, takie proste. No i mogłam również to dobrze usłyszeć na początku programu. Ale jednak, po kolei, po nitce do kłębka jesteśmy już bliziutko, gorąco, już teraz jest
ukrop. Mamy tyle słów powiedzianych, tyle propozycji czteroliterowych na literę K. Kret, kali, kant, kier. Jeżeli nie te słowa, to jakie? Co z tych 11 liter możemy ułożyć? Jakie słowo czteroliterowe na literę K? Jeżeli nie, to nie jest kali, to nie jest kant, nie kier i nie kret, to jakie to słowo? Może sobie pokombinujmy. Zapewne zapisaliście sobie na kartce te 11 liter. Które to słowo będzie? Jak nie w tą stronę, to może w tą stronę. 11 liter. K, a może K. Co to jest za słowo? Do wygrania nawet 4000 zł. A słowo jest chowane w kopercie na literę K, czteroliterowe słowo. Co to jest za słowo? K jak? K. No uwaga, otwieramy kopertę. Wiemy, co to jest za słowo? No wiemy, jestem przekonana, że wiemy. Dzwoń 704-304-304. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Nie ma czekać na to, że otworzę kopertę i powiem, co to jest za słowo. Bo skoro możesz ty to powiedzieć. 704-304-304. Słowo na literę K. Czteroliterowe. No jeżeli nikt tu nie trafi, to będę musiała to zrobić. Będę musiała otworzyć kopertę, a bardzo tego nie chcę. Słowo czteroliterowe na literę K. Co to jest za słowo? Odpowiedź jest tylko jedna, ukryta w tej kopercie. Co to jest za słowo? K. No reżyser mówi, że musimy kończyć tą zagadkę. Moi kochani, no mam zegarek, mamy na dole. Do godziny 18 musimy rozwiązać tą zagadkę. Co wy na to? Znajdziemy tą odpowiedź? Na pewno już ją znaleźliście. K i trzy litery. Czteroliterowe słowo na literę K. Co to jest za słowo? Nie kret, nie kali, nie kant i nie kier. No to co? Co tam mogło się schować? Co to za słowo w tej kopercie jest? Kret, kali, kant i kier. Było bardzo blisko. Ale jeszcze nie to. Czy już wiesz? Na pewno wiesz. 704, 304, 304. Co to jest za słowo? Nie kret, nie kali, nie kant i nie kier. Co to może być? Moi kochani, szkoda czasu. Coraz mniej. Półtora minuty. Czy ja mam odsłonić tą kopertę? Za półtora minuty? Czy zrobi to ktoś z was? Kto to będzie? Czteroliterowe słowo na literę K. 11 liter w propozycji, czteroliterowe słowo na literę K. Co tam się ukryło w tej kopercie? Co to jest za słowo? Nie no, mi nic nie przychodzi do głowy innego, oprócz tego jednego słowa. Słuchajcie, już została nam minuta do godziny 18. Minuta 20. Pół minuty prawie. Czteroliterowe słowo na literę K. Nie jest to kret, nie jest to kali, nie jest to kant, nie jest to kier. To co to za słowo? Co to jest za słowo ukryte w tej kopercie? Nie chcę jeszcze odsłonić. Nie chcę odsłonić tej koperty. Jestem przekonana, że za chwileczkę usłyszę prawidłową odpowiedź. Kto to będzie? Od kogo usłyszę tę odpowiedź? Wiesz, to dzwoń. 704-304-304. Nie zwlekaj, nie ma na co czekać. Uwaga!
Matko, reżyser pokazał nam kopertę. Co to jest za słowo w niej ukryte? Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. To musi być teraz. Ja teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. K jak? Koniec zagadki, moi kochani. Już za chwilę odsłonię kopertę. Czy warto? Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. Czy ja usłyszę dziś odpowiedź? Jakie to jest słowo schowane w kopercie? Halo, no nareszcie! Jaka to jest odpowiedź? Dzień dobry, kres. Kres? Kres. No pasuje, ale jeszcze nie z koperty. Dobra, 50 zł dla pana. Bo słowo pasuje do zagadki oczywiście, ale to nie jest to słowo z koperty. Zapisuję je na tablicy. Kres. Jeżeli nie kres, to w takim razie co? Dobra. Niech będzie, dajemy wam drugą literę. Druga litera to jest litera L. K. L to tak jak na początku właśnie liter zaproponowanych. Moi drodzy, minuta 30 do grywki. Minuta 30 do grywki, mamy dwie litery, czteroliterowe hasło. Dwóch liter brakuje, co to jest za słowo? Tak jak było w propozycji literowej, 11 liter przedstawionych, zazwyczaj tak jest właśnie, że patrzymy gdzie iść daleko, kombinujemy, a rzeczy, których szukamy, są naprawdę blisko. Dlatego czasami warto jest zamknąć oczy i pomyśleć sobie, tak, to to. Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. To jest proste słowo. To jest bardzo, bardzo proste słowo. Ja się dziwię, że ta zagadka trwa aż tak długo. No ale może jesteście... odpoczywacie w związku z długim weekendem. Ale zobaczcie, ile propozycji już dzisiaj dostałam. To jest czteroliterowe słowo na literę K. I druga literka się znalazła na tablicy, która jest po literce K. To jest litera L. K, L. Tak jak w naszych 11-literowych propozycjach, moi drodzy. Co to może być? No już teraz jestem przekonana, że no, nie może być nic innego jak prawidłowa odpowiedź, którą usłyszę już za chwilę. 22 sekundy. 20 sekund. Druga litera to L. Co to może być za słowo? Proste słowo, łatwe słowo. Co to jest za słowo? Cztery litery. K, L i co dalej? K, L, następna i następna. Moi kochani, co to jest za słowo? K, L, A. K, pomyliłam się. Na pewno tam nie jest A. Coś tam, coś zupełnie innego. Co to jest za słowo? K, L, literka L, K, L. Co to jest za słowo? Cztery litery, czteroliterowe słowo na literę K i druga jest literka L. K, L. Nie A. K, L. Co to jest za słowo? Czteroliterowe na literkę K, L. Co to jest za słowo? W 11 propozycjach mamy słowo, mamy litery.
z nich możemy skorzystać. Możemy skorzystać, to są nasze podpowiedzi. 4 litery, K, L i co dalej? Co to jest za słowo? Moi kochani, no ja już teraz bym chciała bardzo usłyszeć odpowiedź. 704, 304, 304. Co przeoczyliśmy? Co przeoczyliśmy? Może ja ściągnę tą kopertę. Uwaga, uwaga, czy znajdzie się zwycięzca? Czy ktoś mi powie, co to jest za odpowiedź? Co tutaj jest schowane? Co tu jest za słowo schowane? K, L i co dalej? Mam kopertę. A w niej jest to słowo, czteroliterowe. To musi być teraz, teraz musi paść odpowiedź. Co to jest za słowo? K, L i co dalej? Jeszcze dwie litery. Mamy dwie na początku i dwie kolejne, to jakie? Czteroliterowe słowo na literę K, kolejna jest L. K-L. Co to jest za słowo? Może wykorzystajmy te litery, 11 liter, które znajduje się na tablicy. Co to są za litery? Dwie kolejne litery nam brakuje. Brakujące dwie litery do literki K i L. Co to są za litery? 704, 304, 304. Koperta już nie wisi na tablicy, mam ją w ręku. Co to są za litery? Literka K i literka L. A co dalej? No już prościej chyba nie można, moi kochani. Ja rozumiem długi weekend, odpoczynek, ale tutaj taka prosta odpowiedź. Pierwsza zagadka i tak nam długo idzie, chociaż na początku szło błyskawicznie. Byłam przekonana, że usłyszę szybciutko zwycięzcę. No, ale gdzieś tam coś tam nam się kombinowało. Po drodze wyszły różne bardzo fajne odpowiedzi, ale nie znajdujące się w tej kopercie. Byliśmy później coraz bliżej. Dla tych osób, które właśnie znalazły, jak pan kres, powędrowało 50 zł. Co to jest za odpowiedź? Czteroliterowe słowo na literę K, a druga jest literka L. Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K, moi kochani. No tak pięknie nam dziś szło. Nie chciałam dzisiaj tego zepsuć i otworzyć kopertę. Co to jest za słowo? Czteroliterowe słowo na literę K. Widzicie? To nie są te słowa. To nie są te słowa i na pewno nie to. Bo pierwsza jest K, literka K, druga literka L. Literka K, literka L i brakuje nam. Może ja tak zrobię, że narysuję tutaj takie kreseczki. Mają być to cztery litery. K, L, następna litera i jeszcze jedna. I to wszystko, moi kochani. Co to jest za słowo? Kl. I? Co to jest za słowo? Już wiemy, że na pewno nie te wszystkie słowa, bo jest literka I, K, I, L. I dalej. Czteroliterowe słowo na literkę K. Druga L. Wiesz? To dzwoń szybciutko, bo za chwilę otwieram kopertę. Koniec zagadki, moi kochani. Nie możemy dłużej czekać. Nie wiem, czy nie przejdziemy już do następnej. A mamy literkę jedną K, drugą literkę L. Zostały tylko dwie literki. Czy już wiemy? Na pewno wiem. Jestem przekonana, że wiecie. Nie ma innej możliwości. Co to jest za literka? Kolejna i kolejna.
Co to jest za literka? Dwie literki. KL i co dalej? Co tam dalej ma być? Halo, mamy telefon. Jaka jest odpowiedź? Claire. Claire. Pewnie, że Claire. Tak, zgadza się. Już pokazuję, żebyście Państwo widzieli, że to jest właśnie ta odpowiedź. Proszę bardzo, to jest Claire. Proste słowo, zgadza się, proste słowo. Stówka dla Pana, a teraz zagramy na nagrodę bonusową. Sięgam po kopertę. Rzucę papierek. Proszę bardzo, ja jestem przygotowana. A czy Pan jest gotowy? Nie. Jestem przekonana, że tak. Zaczynamy. Uwaga, bo czas leci. Jakiego państwa stolicą jest Baku? Co jest stolicą? Jakiego państwa stolicą jest Baku? Azerbejdżanu. Bardzo dobrze. Który kraj jest uznawany za producenta najlepszych cygar na świecie? Cygara. Jakie to państwo? Który kraj jest uznawany za producenta najlepszych cygar na świecie? Nie pali pan cygar. Gratuluję, niezdrowe. Kuba. To była Kuba. Bardzo prosta odpowiedź, prawda? Nie udało się. Może następnym razem. No dobrze, ale dzięki panu możemy przejść do następnej zagadki. Nareszcie. To proste słowo było w kopercie. Claire, odnośnie naszego święta, które dzisiaj jest, Boże Ciało. To proste słowo. Przechodzimy do następnej zagadki. Odkładam kopertę. Następna zagadka. Uporządkowujemy litery i układamy nazwy miast. Stówka do wygrania. I jakie to miasta? Działamy. Gotowi? Zaczynamy. Pierwsze miasto. Proszę podać mi, jakie to jest pierwsze miasto. Po kolei. Co to są za miasta? Moi drodzy, proszę podać mi nazwy miast. Co tam widzimy? Ja myślę, że bardzo proste. Długi weekend, na pewno gdzieś wyjeżdżamy, znamy wszystkie miasta, śledzimy je na pewno na mapie, bo jak jedziemy gdzieś do jakiegoś celu, to po drodze sobie paluszkiem po mapie jedziemy albo śledzimy na GPS-ie, prawda? Ale mamy po kolei wszystkie miasta pokazane. Dlatego mamy jakiś zasób słów w naszej głowie, słowa miasta, które nam się kojarzą. Jakie to są miasta? Proszę o prawidłowe odpowiedzi. Co to za miasto? Polskie miasta oczywiście. Cztery polskie miasta. Mieszkamy w Polsce. PL, Made in Poland. Co to są za miasta? Każdy przynajmniej raz widział w swoim życiu taki znak. Na pewno się wybieraliśmy nie raz. Nie było tam takich nazw, które mamy tutaj pokazane. Były prawidłowe nazwy miast i my mamy tutaj odczytać i podać im prawidłowe odpowiedzi. Jakie to są miasta? Które tam litery się poprzekręcały? Proszę mi podać prawidłowe nazwy. Jakie to są miasta? Na pewno je widzieliśmy nieraz na mapie lub na GPS-ie lub na mapie elektronicznej. Co to są za miasta? Wielu z nas jest kierowcami, jeździ samochodami, wybrało się na długi weekend i gdzieś po drodze mijamy zapewne te miasta, albo docelowo dotarliśmy do któregoś z tych miast. Co to są za miasta? Piękne miasto, zapewne wszystkim, bo Polska jest bardzo pięknym krajem, mamy piękne miasta i piękne nazwy tych miast, prawda? Proszę podać mi prawidłowe nazwy, bo tutaj reżyser mi poprzekręcał te nazwy, a wy macie udzielić prawidłowej odpowiedzi. Co to są za nazwy? Co to są za miasta? Jakie prawidłowe nazwy są tych miast? Co to jest? Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Czekam na prawidłową odpowiedź.
Co to tutaj, mamy? Stówka do zgarnięcia, moi kochani. Troszkę nam się przedłużyła poprzednia zagadka, ale wracamy na dobry tor. Mamy tutaj chwilę na odgadnięcie. A po drodze mamy te cztery miasta. Po drodze do naszej wspaniałej wyspy mamy cztery miasta. Co to za miasta? Po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery. Musimy poukładać te literki. Po kolei, Pierwsze miasto, drugie miasto, trzecie miasto i cztery miasto. Proszę podać mi prawidłowe nazwy tych miast. Nie gdzie one leżą, nie musicie mi podawać, w którym regionie Polski, jaka jest nazwa tego województwa i inne szczegóły, jaki jest herb tego miasta. Proszę podać mi prawidłowe nazwy, bo reżyser je poprzekręcał, specjalnie poprzekręcał, żebyśmy mogli je odgadnąć. Pomieszał jak tylko się da. Chyba bardziej nie można pomieszać, ale ja jestem przekonana, że Państwo znacie prawidłowe odpowiedzi. Na pewno tam byliśmy, chociaż w jednym z tych miast byliśmy, chociaż raz. Mam taką nadzieję oczywiście, bo to piękne miasta. Polska jest wspaniałym krajem, jest piękne nazwy tych miast. Tylko pamiętajcie, nie zapłacę za trzy nazwy, ani za dwie nazwy, ani za jedną. Musi być kompletna odpowiedź. Cztery nazwy tych miast. Co to są za miasta? Proszę podać mi nazwy tych miast. Prawidłowe, bo reżyser poprzekręcał tutaj je po kolei. Każda z odpowiedzi jest poprzekręcana. Pomieszane są litery. A wy musicie podać mi prawidłową odpowiedź. Pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Cztery miasta. Cztery miasta po kolei. Pierwsze miasto, jak się nazywa, jaka jest to nazwa. Drugie miasto, jaka jest jego nazwa. Trzecie miasto, jaka jest jego nazwa. I czwarte miasto, jaka jest nazwa. Czeka na Państwa odpowiedź prawidłową, żeby reżyser sobie nie myślał, że może tak bezpodstawnie przekręcać wszystkie litery. A my tu mamy długi weekend, czas wyjazdów i podróży, a on nam poprzekręcał te litery. Sotnik jeden. Cztery nazwy miast, cztery miasta. Jak one prawidłowo brzmią? Jakie są to nazwy? Po kolei. Raz, dwa, trzy i cztery. Może ponownie zapiszmy sobie na kartce, żeby zapamiętać, żeby jak już zadzwonisz do mnie do studia, żeby się nie pomylić. Zapisujemy sobie na karteczce z boku telefonu. Miasto pierwsze to takie, miasto drugie to takie, miasto trzecie to takie i czwarta nazwa miasta jest taka. I w momencie, kiedy do mnie zadzwonisz do studia, będziesz miał przygotowaną odpowiedź i z uśmiechem na twarzy mi ją powiesz, co to są za nazwy miast. Na pewno nieraz je mijaliśmy po drodze może gdzieś, albo właśnie docelowo. Strzałeczka jest skierowana w górę. Pamiętacie, co to za miasta? Na pewno je widzieliśmy. Jak nie widzieliśmy, to na pewno ktoś o nich nam mówi. Ktoś znajomy mieszka w tym mieście. Może ktoś z rodziny oddalonej o ileś kilometrów. Może są to setki kilometrów, może trochę mniej. A może pochodzimy z tego miasta, jednego z nich przynajmniej. Co to są za nazwy miast? Proszę o prawidłową odpowiedź. Pierwsza nazwa, druga nazwa, trzecia nazwa i czwarta nazwa. Co tam reżyser nam poprzekręcał dziś? Co to są za nazwy? Cztery nazwy polskich miast. Pięknych, polskich i znanych miast. To są duże miasta, moi kochani. Tylko trzeba rozszyfrować te nazwy, bo reżyser je poprzekręcał. Trochę pomieszał. Dobra, dajemy 5 chwil i rozwiązujemy tę zagadkę. W ciągu tych 5 chwil mamy podać nazwy tych miast, żeby wam się nie myliło. Nie po upływie tych 5 chwil, tylko w ciągu tych 5 chwil. Do końca 5 tych chwil będzie koniec zagadki. Proszę podać mi prawidłowe nazwy tych miast. Miasto numer 1, miasto numer 2, miasto numer 3 i miasto numer 4. Właśnie są już 4 chwile, moi kochani. Co to są za nazwy? Co to za nazwy tych miast? Jak one brzmią prawidłowo? Bo widzimy tutaj zupełnie w innym wydaniu, inna wersja. Tak jakby nie wyglądały na polskie miasta, no bo nie mamy takich nazw na naszej mapie Polski. Co to są za miasta? Co to są za miasta? 3 chwile, moi kochani, 3 chwile. 3 chwile zostały na podanie prawidłowej odpowiedzi. Co to są za miasta? Miasto numer 1 to
Miasto numer 2 to. Miasto numer 3 to. Miasto numer 4 to. Miasto numer 4, miasto numer 3, miasto numer 2 i miasto numer 1. Co to są za miasta? Proszę o prawidłowe nazwy. Duże miasta. Bardzo duże miasta, bardzo ładne miasta. Polskie. Co najważniejsze, polskie. Polskie miasta. Mieszkamy w Polsce, program jest nadawany z Polski. Tylko 2 chwile zostały na podanie prawidłowej nazwy tych miast. Co to są za miasta, moi kochani? 2 chwile. Kto dodzwoni się do studia? Kto mi poda te nazwy? Kto powie mi, co to za nazwy? Jakie są prawidłowe nazwy tych miast? Jak one brzmią w prawidłowej postaci? Taki reżyser dowcipny i poprzekręcał nam te nazwy, no ale zrobił to po to, żebyśmy mogli odgadnąć tą piękną zagadkę. No myślę, że ona nie jest taka trudna, bo na pewno widzieliśmy kiedyś, przynajmniej z nazwy widzieliśmy nazwy tych miast. Co to są za nazwy? Jakie są prawidłowe? Mamy 2 chwile, uwaga, już tylko 1 chwila. Co to są za nazwy? Na razie nie wyjeżdżamy nigdzie dalej poza nazwy tych miast. Zostajemy w kraju, zostajemy w Polsce. Jesteśmy w zagadkowej wyspie, oczywiście mamy palmy dookoła, ale zostajemy na chwilę w Polsce po to, żeby podać mi prawidłowe nazwy tych miast. Polskich miast. Co to są za nazwy? Jak one brzmią prawidłowo? Pierwsze miasto, drugie. Musisz podać mi 4 prawidłowe nazwy miast. Nie jedną, nie dwie, nie trzy, tylko 4 prawidłowe nazwy miast. Uwaga, 0 i my musimy kończyć program. No nawet nie zagadkę, tylko program. Ja za chwileczkę muszę się żegnać, ale mam nadzieję, że ktoś przed końcem jeszcze udzieli mi prawidłowej odpowiedzi. To jest prosta zagadka. Prosta zagadka i związana z naszym długim weekendem czerwcowym. Polskie miasta. Nazwy, proszę o nazwy, prawidłowe nazwy polskich miast, które są podane. Są podane nieprawidłowo, a ja chcę usłyszeć prawidłową odpowiedź. Kto mi udzieli prawidłowej odpowiedzi? Jakie to nazwy miast? Po kolei. Proszę, poproszę o 4 nazwy miast. Prawidłowe 4 nazwy miast. Co to są za nazwy? Co to są za nazwy, moi kochani? Na tej tablicy mamy 4 nazwy miast. Pierwsza brzmi Gdyńsk. Druga Anigdy. Trzecia Posop. A czwarta Czeszyn. I mamy tak poprzykładać te litery, żeby brzmiały jak nazwy polskich miast. Spróbujmy. No już nie próbujemy, już dzwonimy. 704-304-304. Kto mi poda prawidłową odpowiedź? 4 polskich miast. Nazwy 4 polskich miast. Co to za odpowiedź? Kto się do mnie dodzwoni? Uwaga, uwaga. No poprzednia zagadka trwała trochę długo, ale mam tu już kolejną. Skoncentrujmy się na tej kolejnej. Już zapomnijmy o tym, co było. Mamy kolejną zagadkę. Mamy bardzo ładne polskie miasta. Zupełnie poprzestawiane litery, nie po kolei. I my mamy odgadnąć nazwy tych miast, poukładać te litery tak, żeby w poszczególnym, w pierwszym haśle było nazwa polskiego miasta, jednego, w drugim, drugiego polskiego miasta, trzeciego miasta i czwartego miasta. I jakie to są nazwy? Proszę mi podać 4 nazwy polskich miast, jak one brzmią prawidłowo. Zapisałeś już sobie na kartce? Jak brzmią te nazwy? Jak brzmią nazwy polskich 4 miast, które widzimy na tablicy i są poprzekręcane, specjalnie przez reżysera poprzekręcane? Kto poda mi prawidłową odpowiedź? Jak brzmią te nazwy? Z pierwszej musimy ułożyć ładną nazwę polskiego miasta. Czytam tak, jak jest podane. Gdańsk. To nie jest ta nazwa. Musimy odnaleźć prawidłową. Drugie miasto to
A, N, I, G, D, Y. To też nie to miasto. Już nie ma czasu na rozwiązywanie. I to już czas na wybieranie numerów, bo my już musimy się żegnać na chwilę. Może jeszcze dokończę. Trzecie miasto jest podane w ten sposób, że to jest P, O, S, O, T, ale to też nie jest ta nazwa. Na pewno znasz prawidłowo. Czwarte to C, Z, E, S, Z, C, I, N. To też nie jest nazwa. Takich nazw nie mamy miast w Polsce. Proszę o prawidłowe, cztery prawidłowe nazwy miast. Kto poda mi prawidłową odpowiedź? Co to za miasta? Czy wyjechaliście właśnie do któregoś z miast? Czy jesteście już tam, a może zostaliście w domu? Może zostaliście w domu i może nazwa waszego miasta, w którym zostaliście, w domu, w którym mieszkacie, waszego rodzinnego domu, to jest właśnie jedna z nazw tego miasta. Proszę podać prawidłową odpowiedź. Cztery prawidłowe odpowiedzi tutaj potrzebuję. Cztery prawidłowe odpowiedzi, bo są cztery nazwy miast. Te cztery nazwy miast są poprzekręcane i do ciebie należy ułożenie prawidłowej odpowiedzi, nazw tych miast. Co to są za miasta? Kto mi poda te nazwy? Pięknych polskich miast. Co to za nazwy? Uwaga, uwaga. Kto do mnie zadzwoni? 704 304 304. Proszę o podanie, zanim wyjdę. To chciałem usłyszeć prawidłową odpowiedź. Cztery nazwy polskich pięknych miast. Pierwszą nazwę chcę usłyszeć, drugą nazwę, trzecią i czwartą. Potrzebuję cztery nazwy polskich miast. Nie jedną, nie dwie i nie trzy. Tu musi być cały komplet. Cztery. Cztery nazwy. Co to za nazwy? Co to są za nazwy? No, moi kochani, uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że zanim się z wami pożegnam, jeszcze ktoś do mnie zadzwoni i udzieli prawidłowej odpowiedzi. Bardzo na to liczę. Co to za odpowiedź? Jak brzmią cztery prawidłowe odpowiedzi tak naprawdę? Niby są cztery prawidłowe odpowiedzi, ale czekam na jedną osobę, która tutaj trafi i udzieli mi prawidłowych czterech odpowiedzi, bo to są tylko dlatego, że są cztery miasta, cztery piękne polskie miasta. Jak brzmią te odpowiedzi? Jak brzmią nazwy tych polskich miast? Rzutę na taśmę. Kto tutaj trafi? Bo zaraz musimy kończyć program. Ja już słyszę tutaj w słuchawce, że muszę się żegnać i za chwileczkę znikam z anteny. Chciałam wcześniej usłyszeć cztery nazwy polskich miast. Uda się? Myślę, że damy radę, prawda? Jak brzmią te nazwy? Co nam tutaj wyszło? Jak poprzekręcaliśmy i prawidłowo ułożyliśmy? Jakie to są miasta? Czy jesteśmy właśnie tam dziś? Czy będziemy jutro, a może w przyszłości mamy w planach wyjazd do tego miasta, a może właśnie stamtąd pochodzimy? Co to są za miasta? Piękne miasta. Ja byłam, na pewno byłam w jednym mieście, byłam w drugim. I byłam w trzech miastach, tak. Byłam podróżniczką kiedyś, lubię bardzo podróże, uwielbiam podróżować, zapewne Państwo również uwielbiają podróże, dlatego jestem przekonana, że ta zagadka nie jest trudna, że znacie prawidłowe odpowiedzi na właśnie, które to są nazwy czterech polskich miast. Potrzebuję prawidłowych czterech odpowiedzi. Jak one brzmią? Kto mi udzieli tej prawidłowej odpowiedzi? Czterech prawidłowych odpowiedzi. Potrzebuję czterech prawidłowych odpowiedzi. I uwaga, mamy kogoś. Kto mi powie? Jak brzmi odpowiedź? Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin. Pewnie, że tak. Gratulacje. Stówka wędruje do pana. I uwaga. Dziś życzę wszystkiego dobrego, długiego weekendu, wspaniałego, cudownego i ciepłego. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Niedziela tylko w